Chwała Bogu. Wiecie, tak zastanawiałem się nad tym czasem, który mamy, który Pan nam, Jezus Chrystus, dał dla mnie i dla Ciebie. Wiecie, kiedy się tak nad tym zastanawiałem, taka przyszła do mnie też myśl, że co ja chcę osiągnąć, będąc tutaj? Co ja chcę osiągnąć, że po co tutaj jestem? Czy tak, że wszyscy są, to ja jestem, czy dlatego, że Bóg chce coś we mnie uczynić? Czy ja Mu na to pozwolę? Wiecie, naprawdę tak ta myśl dotarła do mnie. Czy ja Mu właśnie pozwolę zmienić to, co On chce zmienić w moim życiu? W tej chwili, w tym czasie, przez ten jakby dzień, który jest dany z Jego łaski. Wiecie, naprawdę niech Pan pomoże dla mnie i dla Ciebie skorzystać z tego wszystkiego, co dostajemy tutaj w Jezusie Chrystusie. Z tych wszystkich słów. Naprawdę są cenne słowa. To jest jakby taki... taki czas właśnie dany od Boga, żeby pokazać coś nam, żeby nabrać sił, żeby pójść w Jego kierunku jeszcze bardziej. Wiecie, naprawdę, niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla Ciebie wykorzystać to wszystko, co tutaj mamy dane w Jezusie Chrystusie. Wiecie, ja chciałem się z Wami podzielić taką jedną sprawą. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział od 13 wersetu. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. Wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich, czy zbierają winogrona z sierni albo z ostu figi. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Wiecie, tak czytałem te słowa i to tak mocno do mnie też dotarło, że w której grupie ja chcę dzisiaj być, w której grupie Ty chcesz być na tej ziemi. Wielu ludzi naprawdę łatwiej jest iść tą szeroką drogą. Tak jak słyszeliśmy tutaj, trzeba być naprawdę bohaterem, odważnym człowiekiem, żeby stanąć na tej wąskiej drodze, żeby stanąć w gronie tych, którzy idą za Jezusem Chrystusem. A wielu jest tchórzy. I wiecie, naprawdę, kiedyś tak na tym zastanawiałem, mówię: Panie Jezu, pomóż mi, bym właśnie nie był w gronie tych tchórzy, którzy odpuścili i poszli sobie według własnego myślenia. Ale Ty wyznaczyłeś drogę. Dokonał się podział na tej ziemi. Podział na dzieci Boże i na tych, którzy nie należą do Boga. Ten podział nastąpił w Jezusie Chrystusie. Teraz w której grupie ja chcę być? Wiecie, naprawdę ja miałem możliwość widzieć ludzi, nawet w swojej rodzinie, wiecie, którzy poprzez te w cudzysłowie bohaterstwo z ciała poszli w grzech i zginęli z tym grzechem. Naprawdę, wiecie, i naprawdę to mnie tak ostatnio przeraziło i mówię: Panie Jezu, właśnie pomóż mi w tym, bym był bohaterem w Tobie, nie bohaterem w ciele, ale bohaterem w Tobie. Wiecie, naprawdę, jak tych przykładów jest niestety dużo, ale jak człowiek uprze się przy swoim, to jest w stanie z tym, z tą swoją upartością pójść choćby na śmierć. Dlatego, wiecie, naprawdę mamy ten czas dany od Boga. Ja mam dany ten czas, Ty masz dany ten czas. Mamy tu możliwość. Czy ja będę chciał dalej żyć po swojemu? Dalej być takim samym, jakim byłem przed tym i dalej być? Czy pozwolę Panu Jezusowi, żeby On przemienił moje serce, przemienił Twoje serce właśnie poprzez ten czas? Żeby już nie było tak samo. Żeby nie było tak samo, żeby było już inaczej. Wiecie, naprawdę nieraz tego doznaję, że to, co działo się w Starym Testamencie, też Eliasz w tym doświadczeniu był, pytał się tych ludzi: jeżeli Baal jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeżeli Bóg jest Bogiem, idźcie za Nim. A człowiek nieraz tak zastanawia się, co wybrać, i nie wie w końcu. Ani tu, ani tu. Dlatego, wiecie, naprawdę niech Pan pomoże, żeby każdy z nas wchodził przez tą ciasną bramę i żeby był na wąskiej drodze. I widzimy, co Jezus mówi dalej. Po ich owocach poznacie ich. Owoc pokazuje, do kogo ja należę. Owoc w moim życiu, owoc w Twoim życiu pokazuje, do kogo należymy. Naprawdę niech Pan Jezus da, żeby ten owoc był z Niego. Nie mój własny, ale z Jezusa Chrystusa.
po ich owocach. Wiecie, to jest coś, co nie da się tego oszukać. Nie da się tego oszukać. Owoc jedynie jest w stanie pokazać. Wielu dzisiaj już nie patrzy na to. Ważne, żebyś mówił tak, jak ja mówię, jak ktoś tam mówi, jak my myślimy. Tym głównie się sugerują, a nie patrzą na owoc. Dlatego wiecie, naprawdę Pan Jezus powiedział to. I to jest prawda. Że po ich owocach, jeżeli mój owoc życia pokazuje, a jeżeli nie pokazuje, to mam Jezusa Chrystusa, mam tą możliwość. Mam tą możliwość przyjść do Niego, wołać do Niego. I On pomoże, żeby tak było. I On to sprawi, tylko przyjść do Niego. Mamy tą możliwość na tej ziemi. To jest właśnie ten czas. Dla mnie i dla Ciebie, ten właśnie czas dany od Boga. Aby te drzewo mogło być dobrym drzewem i żeby na tym drzewie mogły być dobre owoce. W moim, Twoim życiu. I to jest ten czas, nie zmarnujmy go, naprawdę. Poprzez swoją upartość, poprzez swoje coś tam. Naprawdę ja, wiecie, tak ostatnio się nad tym zastanawiałem, nad tym, co też było mówione tutaj, o tym właśnie bohaterstwie z ciała. Jak człowiek nieraz z ciała potrafi być bohaterem i uprzeć się przy swoim. Wiecie, niestety, naprawdę jeszcze raz to zaznaczę, w swojej rodzinie miałem te przykłady, gdzie człowiek uparł się w swoim i z tym grzechem umarł. I tak stanie przed Bogiem. Wiecie, naprawdę, i dlatego, żebyśmy się nigdy nie dali zapędzić, żebym ja się nie dał, żeby nikt z nas się nie dał zapędzić, to żeby trwać przy swoim i z tym choćby na śmierć pójść. Ale dać się Panu Jezusowi, żeby On mógł sprawiać we mnie i w Tobie ten owoc. Pierwszy list Jana, drugi rozdział 28 wersetu. A teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Widzimy, że ten owoc pokazuje, do kogo należy. Owoc pokazuje, jeżeli w moim życiu jest ta sprawiedliwość, to ona pochodzi z Niego. Z Jezusa Chrystusa, nie ze mnie. Tak samo w każdym człowieku. Jeżeli jest owoc, to ten owoc jedynie może być dobry, wydany z Jezusa Chrystusa. Nigdy z człowieka, nigdy z własnych sił, z własnych możliwości. Nie ma czegoś takiego. Bo jeżeli tylko dobry owoc może być wydany tylko i wyłącznie wtedy, kiedy człowiek trwa w Jezusie Chrystusie, trwa w Nim, naszym Panu. Wiecie, naprawdę, jeszcze raz zaznaczę, żeby ten czas też mógł zostać wykorzystany w moim życiu i w Twoim życiu do tego, żeby przybliżyć się do Jezusa Chrystusa, żeby wykorzystać to, co On daje nam. To, co daje mi i Tobie tutaj w tym czasie też. Żeby znowu nie odjechać, zostawić, zasypać to czymś. Dlatego co ja chcę osiągnąć, a co Bóg chce osiągnąć we mnie. Dlatego jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto właśnie postępuje w taki sposób, z Niego jest. Bo owoc to pokazuje, że on należy do Jezusa Chrystusa. Drugi rozdział też tego pierwszego listu Jana od 3 wersetu. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Jeżeli to czynimy, to wtedy możemy powiedzieć, że Go znamy, należymy do Niego. Jesteśmy Jego dziećmi. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Nie da się mówić, że znam Go, a jeżeli człowiek nie wydaje owocu Jezusa Chrystusa, nie ma takiej możliwości. Lecz to zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Nasz Pan Jezus Chrystus, wiecie, naprawdę to jest niesamowite, że Bóg dał dla mnie i dla Ciebie możliwość naśladowania Bożego Syna i wejście w to. Nie tylko to, że wiecie, no możecie Go naśladować, ale tak naprawdę nikt z nas nie miałby siły do tego, żeby to czynić. Każdy z nas by upadł, po prostu nie byłoby szans, żebyśmy weszli choćby w najmniejszy uczynek Jezusa Chrystusa. Ale On dał swego Syna i dał dla mnie i dla Ciebie pomoc, żeby to się stało w moim życiu, to się stało w Twoim życiu. Żeby On to mógł sprawić. Wiecie, to jest naprawdę coś wspaniałego. Chwała Bogu za to, że ja dostałem tę możliwość i Ty ją dostałeś. Każdy z nas ją dostał i teraz nie zmarnujmy. Nie zmarnujmy tego właśnie, co dostaliśmy w Jezusie Chrystusie. Owoc pokazuje, owoc dnia codziennego. Wrócimy, naprawdę. Wrócimy z tego miejsca do domu, do pracy, do tych wszystkich doświadczeń. I wtedy wyjdzie. Wtedy wyjdzie. Bóg będzie próbował. Wtedy wyjdzie, co jest we mnie, co ja pozwoliłem Panu uczynić sobie. Naprawdę, nie zmarnujmy tego czasu.
Tytusa, drugi rozdział, piąty rozdział, piąty werset drugiego rozdziału. Ja chciałbym się tutaj odnieść do tej drugiej części. Aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Wiecie, naprawdę, tak, kiedy czytałem ten werset, tak sobie też pomyślałem do swojego życia. Czy pozwolę Panu właśnie działać w taki sposób? Czy pozwolę Panu działać w taki sposób, żeby moje życie nie przynosiło ujmy Jego Słowu? Czy będę trwał po prostu przy swoim, będę dalej trzymał swoje rzeczy, nie puszczając je, i wtedy okaże się, że moje życie będzie przynosiło ujmę dla Słowa Bożego. Naprawdę, i do tego potrzebujemy Jezusa Chrystusa, ja i Ty potrzebujemy Jego. I chwała Bogu za to, że On daje siebie dla mnie i dla Ciebie. Przyjdź, mówi, przyjdź do mnie, ja Ci pomogę. Wiecie, to jest coś pięknego, to jest wspaniała informacja dla mnie i dla Ciebie, że Jezus Chrystus dał siebie samego, żeby mi pomóc i przeprowadzić mnie przez ten ziemski etap. Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę, dlatego tak to, co do mnie dotarło, ten owoc. Owoc pokazuje, do kogo należy, po której stronie jestem. Moje wybory, decyzje, w jaki sposób wchodzę w te wszystkie rzeczy, to pokazuje. I teraz, jeżeli w moim życiu pokazuje owoc, że to nie jest należenie do Jezusa, że to nie jest owoc Jezusa Chrystusa, to co mam zrobić? Czy dalej trwać przy swoim uparcie, czekać, że może jakoś się uda? Nie, naprawdę, wykorzystajmy ten czas. Niech Pan da wykorzystać mi ten czas życia na tej ziemi, Tobie, każdemu z nas, dla swojej chwały. Dlatego, wiecie, nie dajmy się omamić tym wszystkim. Nie dajmy się omamić tym wszystkim rzeczom, tym wszystkim sprawom. Bo wróg próbuje te rzeczy doczesne, te wszystkie sprawy tak omamić, że człowiek się zabiega. To, co też było tutaj mówione, zabiega i wtedy straci to, co najważniejsze. To, żeby wydawać owoc dla Jezusa Chrystusa. A On to chce uczynić we mnie i w Tobie. Nasz Pan Jezus Chrystus. Habakuka, księga. Drugi rozdział księgi Habakuka, od 13 wersetu. Czyż nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości? Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Wiecie, i też kiedy zastanawiałem się nad tymi słowami, mówię: Panie Jezu, właśnie dajbym nie dał się umamić tym wszystkim, ale żebym mógł się trudzić, mozolić i, można powiedzieć, dać się Tobie przemienić w tym życiu. Dać się Tobie przemienić w tym życiu. Byś Ty mógł wydawać ten owoc przeze mnie. Żeby później się nie okazało, że u kresu swoich dni pomyślę sobie o tym, co robiłem i okaże się, że trudziłem się i mozoliłem nad czymś, co pożera ogień. A wiemy, że to, co jest w Jezusie Chrystusie, to trwa wiecznie, tego nie zje nic. Ani ogień, ani rdza, ani mól, nic tego nie pożre. Naprawdę. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Właśnie to jest to, przez dzieci Boże, przez tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa, którzy pozwalają Mu działać w sobie. I oby to było we mnie i w Tobie, nie dajmy się naprawdę gdzieś zwieść dla wroga. Ten czas mamy właśnie po to, żeby naładować, w cudzysłowie, te akumulatory. Po to, że kiedy wrócimy do domów, do tych wszystkich doświadczeń, żebyśmy mogli wygrać. Wygrać z wrogiem, który próbuje oszukać. I pokazać, że te wszystkie rzeczy są najważniejsze, to, co pożera ogień. A to nie jest najważniejsze. Naprawdę, niech Pan to da dla mnie i dla Ciebie, żebyśmy wygrali, żebyśmy się okazali tymi wiernymi sługami, tymi, którzy wydają owoc, choć wśród doświadczeń, ale przechodzą je z Jezusem Chrystusem. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 15 rozdział, 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Widzimy tutaj naszego Pana Jezusa Chrystusa, co On mówi. Nie ty, nie ja siebie wybrałem, ale On nas wybrał i przeznaczył. Do czego? Do tego, abyśmy szli i owoc wydawali. Owoc z Niego, z Jezusa Chrystusa. To jest przeznaczenie moje i Twoje. Wydawanie owocu w Jezusie Chrystusie. On przeznaczył to. Wiemy, jak coś przeznaczamy na coś, co się z tym dzieje. Dokładnie się dzieje to, na co to przeznaczamy.
Dlatego niech to się stanie w moim życiu, niech to będzie w moim życiu, w Twoim, w każdym z nas. Aby pozwolić Mu działać, żeby owoc mógł być widoczny. By to, kiedy to też było wspomniane, kiedy razem jesteśmy, żebyśmy mogli próbować ten owoc. Razem, wspólnie. Naprawdę, niech Pan to uczyni we mnie, w Tobie. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Naprawdę, niech nie puśćmy tego czasu. Nie oddajmy go dla diabła. Bo diabeł będzie chciał sprzątnąć i wysprzątać wszystko to, co dostajemy tutaj. Dlatego wygrajmy to w Panu Jezusie Chrystusie. Amen.